Zawsze biorę sobie do serca wasze opinie, no i nie mogłem przejść obojętnie obok tematu, który zdominował sekcję komentarzy większości ostatnich filmów na tym kanale. Zaczynamy odcinek o 10 najciekawszych zegarkach do 1000 zł, edycja 2018. Lecimy! Witajcie na kanale, ja nazywam się Krzysiek Humeniuk, a to jest kolejny odcinek TikTok, czyli pierwszego programu o zegarkach na polskim YouTubie. I hej, jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy i chcecie wiedzieć więcej o zegarkach, zacznijcie od subskrypcji mojego kanału i kliknięcia w dzwonek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Jak już pewnie zauważyliście po tytule, dzisiaj mam dla was odświeżone, tegoroczne zestawienie 10 propozycji najciekawszych zegarków do 1000 zł, dostępnych w polskiej dystrybucji i osiągalnych bez większych przeszkód na terytorium naszego kraju. 1000 zł to niezbyt dużo, jeżeli mówimy o zegarkach, ale jeśli ta kwota was delikatnie przerasta, to pamiętajcie, że 2 tygodnie temu na kanale opublikowałem analogiczne zestawienie, ale za połowę tego budżetu, dlatego tam również możecie zajrzeć. Pamiętajcie też, że linki do wszystkich wymienionych propozycji znajdziecie w opisie poniżej. Skorzystajcie z nich, jeśli będziecie chcieli znaleźć wybrane zegarki w najlepszych cenach. Okej, możemy zaczynać. Przed wami zestawienie 10 moim zdaniem najciekawszych zegarków do 1000 zł, edycja 2018. Citizeny, te takie luźne. Zaczniemy od zegarków, które być może nie przychodzą na myśl od razu, ale są naprawdę godne uwagi i, co pewnie też jest ważne, nie kosztują przesadnie dużo. Citizeny z tej serii to sporej wielkości zegarki na co dzień, wyposażone w rozbudowany datownik i napędzane automatycznym mechanizmem Miota. Występują w wielu wariantach kolorystycznych i każdy model wyróżnia się innym kolorem grotu wskazówki sekundnika, co nadaje zegarkowi nieco mniej formalnego charakteru. Koperty i bransolety wykonane są ze stali szlachetnej, wodoszczelność określono na 50 metrów, a to wszystko za lekko ponad 600 zł. Moim zdaniem warto. Citizeny, te bardziej klasyczne. Jeśli jednak chcielibyście coś nieco bardziej klasycznego, odrobinę mniejszego i w stonowanej kolorystyce, rzućcie okiem na inną serię Citizena, tym razem o wiele bardziej minimalistyczną i skierowaną raczej do tych z was, którzy częściej mają na sobie koszulę niż bluzę z kapturem. W środku praktycznie to samo co w Citizenach przed chwilą, ale w niektórych modelach bransolety zastąpiono skórzanymi paskami. Całość prezentuje się bardzo dobrze, a jeśli dodamy do tego jakość wykonania, która moim zdaniem wypada najlepiej, jeśli chodzi o japońskie zegarki w tym budżecie, to jest to jeden z ciekawszych wyborów w tej cenie. Dodam tylko, że zegarki dostępne są w wersjach z czarną i niebieską tarczą, a także z prostymi i rzymskimi indeksami. Cena poniżej 600 zł. Seiko 5 Sports. Numer 3 to awans z zeszłorocznego zestawienia, czyli w zasadzie cała rodzina serii 5 Sports, stanowiąca pokaźny fragment portfolio marki Seiko. Wszystkie zegarki tej linii prezentują bardzo podobną jakość i są to w zasadzie te same zegarki, które różnią się od siebie jedynie wyglądem, dlatego wybór konkretnego egzemplarza mogę zostawić jedynie wam. Wszystkie czasomierze Seiko 5 Sports napędzają in-house'owe mechanizmy automatyczne, umieszczone wewnątrz stalowych kopert z zakręcanym deklem. Wodoszczelność zegarków to zwykle 100 metrów i tak jak zresztą mechanizmy, zależy od modelu, więc polecam sprawdzić ten parametr, zanim zdecydujecie się na zakup któregoś z nich. Zegarki Seiko 5 Sports jako seria od kilku lat są jednymi z najlepszych wyborów w tej klasie cenowej, bo kosztują mniej niż 1000 zł i są to naprawdę solidne i dobre jakościowo czasomierze. Poza tym jest to świetna okazja do tego, żeby zacząć przygodę z zegarkami mechanicznymi, bo w tej cenie otrzymujecie naprawdę sporo. Orient Bambino, wszystkie wersje i generacje, ale najlepiej druga. Zegarki Orient Bambino są na rynku już od dobrych kilku lat i stanowią ciekawą propozycję dla fanów vintage'owych czasomierzy, charakteryzujących się czytelną tarczą, która nadaje całokształtowi sporo klasy i charakteru. Do wyboru jest aż 5 generacji i każda z nich różni się od siebie, czasami szczegółami, czasami prawie wszystkim. Ale mają też sporo części wspólnych, bo każdy zegarek Bambino wyposażony jest w wypukłe szkiełko mineralne, stalową kopertę, automatyczny mechanizm i skórzany pasek. W przypadku Bambino mamy pewność, że jakość wykonania stoi na bardzo wysokim poziomie, stosunek ceny do jakości jest bardzo atrakcyjny, a design zegarków pozwala nosić je nie tylko do garnituru, ale też na co dzień. Zdecydowanie polecam.
Orient Open Heart, Esteem, Bambino, Envoy. Bambino na początku tego roku to także wersję Open Heart, czyli tę z popularną dziurą w tarczy. A jeśli do tego dodamy jeszcze linię Envoy i Esteem, to zbierze nam się pokaźna grupa zegarków Open Heart Orienta, które w tym budżecie cenowym stanowią dobrą alternatywę dla być może zbyt klasycznego, standardowego Bambino. Zegarki są dostępne w wielu wersjach kolorystycznych oraz kilku wykończeniach, dlatego sprawdzą się w przeróżnych sytuacjach, na przykład wtedy, kiedy szukacie eleganckiego, ale nie przesadnie eleganckiego i nowoczesnego, ale nie przesadnie nowoczesnego zegarka. W modelach Open Heart pracują automatyczne mechanizmy Orienta, a koperty wykonano oczywiście ze stali szlachetnej. Jeśli interesują Was zegarki Open Heart, to zajrzyjcie do specjalnego odcinka, który nagrałem jakiś czas temu. Tak czy inaczej, warto i jest to moja propozycja numer 5. Orient Mako 2 Ray 2. Kolejna powtórka z ubiegłorocznego zestawienia, ale to nadal jeden z najlepszych wyborów, jeśli szukacie automatycznego divera o wysokim stopniu wodoszczelności. Orient Ray 2 i Orient Mako 2 to bliźniacze modele, które łączy 200-metrowa wodoszczelność, zakręcane dekle i koronki, szkło mineralne na froncie i świecące w ciemności indeksy, ale różni przede wszystkim wygląd, bo w tym przypadku mamy do czynienia z dwoma rodzajami tarczy, wskazówek i bezela. Bez wątpienia, jeśli szukacie divera, to Orient Mako 2 albo Ray 2 będą świetnym wyborem, bo naprawdę trudno o coś lepszego w tym budżecie. Junkers albo Zeppelin. To również awans z poprzedniego zestawienia, ale w zasadzie trudno się dziwić, ponieważ zegarki Junkers i Zeppelin to często naprawdę ciekawe propozycje z tej półki cenowej i powie Wam to każdy, kto posiada chociaż jednego w swojej kolekcji. Zegarki obu marek stylizowane są na lata 70. i 80. ubiegłego wieku, a sprawdzą się przede wszystkim u tych z Was, którzy lubią proste, nieskomplikowane, ale jednocześnie bardzo atrakcyjne zegarki. Moim zdaniem na szczególną uwagę zasługują m.in. Junkersy Bauhaus, automatyczne piloty, modele z komplikacją GMT, ale także Zeppeliny Nordstern, Graf i sporo innych. Generalnie w tej cenie są to bardzo przyzwoite zegarki, które zdecydowanie zyskują przy bliższym poznaniu i w porównaniu do oferty sprzed roku, teraz jest ich zdecydowanie więcej i pojawiają się w niższych cenach. Zajrzyjcie do opisu, tam umieściłem sporo godnych uwagi propozycji z oferty Junkersa i Zeppelina. Citizen Promaster. Citizen i seria ProMaster to bardzo silny zawodnik na rynku i ponad 20 diverów dostępnych w różnych konfiguracjach. Wybór jest spory i zdecydowanie warty zastanowienia, tym bardziej, że seria ProMaster, tak jak zresztą Prospex od Seiko, to certyfikowane divery i w budżecie nie przekraczającym 1000 zł szczególnie warto zwrócić uwagę na modele napędzane mechanizmem EcoDrive. Ponieważ akumulator zasilany energią słoneczną, świetna luma, doskonała jakość wykonania i bardzo ciekawy design, to zdecydowanie mocne strony tej serii. Oczywiście znajdziecie też kilka automatów, ale moim zdaniem prym wiodą tu właśnie EcoDrive'y. Sam mam divera Citizena i jestem z niego naprawdę bardzo zadowolony, dlatego polecam każdemu, komu marzy się prawdziwy nurek, ale z jakiegoś powodu nie chce Orienta ani Seiko. Tissot Everytime Gent. Japonia i Niemcy to nie jedyne propozycje w tym budżecie, bo mam dla Was linię ciekawych zegarków, o której mówiłem już w odcinku o markach modowych, ale postanowiłem wspomnieć o Tissocie i serii Everytime Gent raz jeszcze. Około 800 zł wystarczy, żeby kupić naprawdę jakościowy zegarek wykonany w całości ze stali szlachetnej, oparty na szwajcarskim kwarcowym werku ETA i chroniony z zewnątrz przez szafirowe szkiełko. Do wyboru sporo opcji kolorystycznych, pasków czy rodzajów tarcz, więc wydaje mi się, że znalezienie czegoś dla siebie nie będzie dla Was wielkim problemem. Tak czy inaczej, warto mieć te zegarki na uwadze, tym bardziej, że to już przecież Swissmade. Seiko SKX. Na koniec, zresztą tak samo jak w zeszłym roku, zegarki, bez których nie można wyobrazić sobie tego zestawienia. Zegarki kultowe, dla wielu kontrowersyjne, ale dla ogromnej większości zainteresowanych absolutnie legendarne, certyfikowane divery Seiko SKX. Pracujący wewnątrz stalowej koperty wół roboczy 7S26 niezmiennie od lat 90. XX wieku napędza jedne z najpopularniejszych diverów ze stajni Seiko i najpopularniejszych diverów w całej historii zegarków dla nurków, wobec czego nie ma opcji, żeby ta seria nie znalazła się w tym odcinku. Mechanizm nie jest już co prawda wcale taki świeży, bo nie ma ani opcji stop sekundy, ani możliwości dokręcania koronką, ale bez wątpienia nie można odmówić mu trwałości, bo zdarzają się przecież egzemplarze, które nie były serwisowane od kilkunastu lat i nadal mają się doskonale. Kultowe SKX-y to pełnoprawne divery i zegarki znajdujące się dożywotnio w kolekcjach wielu miłośników zegarków na całym
całym świecie, dlatego zajmują zaszczytną ostatnią pozycję tego zestawienia. To wszystkie zegarki z tego zestawienia. Jak widzieliście, Seiko, Orient, Citizen, Junkers, Zeppelin czy Tissot to zdecydowani faworyci w tym budżecie, ale na pewno nie wszyscy zasługujący na Waszą uwagę. Nie wymieniłem przecież Swatcha, Vostoków Europe czy nawet Casio, a przecież 1000 zł to także budżet, w którym stanowią atrakcyjną opcję. Koniecznie zajrzyjcie też do analogicznego filmu sprzed roku i innych materiałów z zestawieniami najciekawszych zegarków na moim kanale. Jeśli podobał Wam się ten odcinek TikTok, oceńcie go proszę łapką w górę i nie zapomnijcie o subskrybowaniu mojego kanału, żeby być na bieżąco z najnowszymi materiałami i nie przegapić na przykład live streamu. Jak zawsze bardzo dziękuję moim patronom i zapraszam nowe osoby do dołączenia do tej zaszczytnej grupy. Szczegóły w opisie. Tymczasem dziękuję Wam za dzisiaj, za Wasz poświęcony czas i widzimy się następnym razem, a teraz już kończę, ponieważ jest strasznie gorąco. Do zobaczenia!